No cóż, czasami mam coś takiego, że gdy sprzedaję jakiś swój legendarny czołg, którym zagrałem bardzo dużo bitew, to muszę nagrać o nim odcinek. I tak też jest dzisiaj. Proszę Państwa, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz. Dziś omówimy sobie Valentina 2. Oczywiście wcale nie omówimy sobie żadnego Valentina 2, omówimy sobie M103, amerykański czołg ciężki. Tieru 9. Naprawdę niewiarygodny pojazd. Znaczy, po tym, co dostałem jakby od T29 i T32, to już się nie spodziewałem, że w tej linii będzie cokolwiek lepszego od tych dwóch niesamowitych pojazdów, a T29 jest wręcz totalnie OP. No i ten czołg, szczerze mówiąc, no, zagrałem na nim bardzo dużo bitew. I też jest druga okazja, jakby druga okazja jeszcze, żeby zrobić ten film, jest taka, że właśnie mamy teraz World of Tanks Blitz bitwy realistyczne, tryb, którego dosyć dawno nie było, którego kiedyś nienawidziłem, a teraz, gdy gram na nim właśnie głównie M103, to jak najbardziej uwielbiam ten tryb. Dlaczego? No może zacznijmy sobie od pancerza tego pojazdu. No bo zobaczcie. No teoretycznie ten pancerz nie wygląda dobrze. No bo patrzcie, no tutaj mamy dolną płytę, duży weak spot. Każdy się wbije ze zwykłych pocisków na 9 i na 8 tierach. Tutaj mamy takie małe weak spoty, mało osób o nich wie, ale tam się da spokojnie z HEK-a wbić. Zresztą tutaj też mamy mamy taką miskę z przodu i jeszcze inną miskę z dołu, a więc te miski jakby na siebie zachodzą, więc tutaj wystaje taki fajny, naprawdę niewiarygodnie miękki punkt, na spokojnie z HE da się wbić. Tutaj też na upartego, nawet jeśli by się ruszało wieżą, to można by się ze zwykłych pocisków wbić, a z Golda raczej wchodzi. Tutaj te punkty po bokach wieży są największą wadą pancerza tego pojazdu, no bo tutaj patrzcie, jakie to jest niewiarygodnie skontowane. Ale patrzcie, jeśli na przykład obierzemy optymalną pozycję i powiedzmy, że o tutaj jest osłona, my wystawiamy tylko wieżę i tą część kadłuba, to tutaj się w kadłub nie wbiją, w wieżę teoretycznie mogą się wbić, ale teoretycznie, jeśli po strzale będziemy ruszać wieżą, no to nawet jeśli na przykład nasz wróg strzeli tu, to my już zdążymy ruszyć wieżą, odbijemy jarzmem działa, które może i twarde nie jest, ale na pewno jest dużo twardsze od tych boków wieży, strzeli tu, my ruszymy wieżą i przy odrobinie szczęścia się tu nie wbije. Poza tym wtedy chowamy nasz garnek. Garnek jakby się zmniejsza i trudniej jest w niego przebić. Jeśli chodzi o pancerz boczny, no to tutaj to jest czołg amerykański, więc na całym boku kadłuba ma gąsienicę, więc spokojnie z haeków nam się tu nikt nie wstrzeli. W bok wieży też, bo jest za twardy. Jeśli chodzi o tył, to zarówno wieża, jak i kadłub są totalnie papierowe, na spokojnie haeki wchodzą. No więc niby pancerz nie wygląda zbyt zachęcająco, bo trzeba tutaj się ruszać tym czołgiem, no nie? Ale jeśli tak myślicie, to jesteście w błędzie, ponieważ ten czołg teraz na bitwy realistyczne jest idealny. Bo jeśli na normalnych randomkach celujecie w ten czołg i wam się podświetla pancerz, to widzicie, gdzie przebijecie go, a gdzie nie przebijecie i sobie na spokojnie super strzelacie. A w bitwach realistycznych nie ma podświetlania pancerza, a więc no tutaj naprawdę wróg musi się wykazać niesamowitą znajomością czołgu, gdzie on ma pancerz, a gdzie nie ma, a jego kształt wieży jest naprawdę taki, że trudno to zrobić, albo po prostu walić w dolną płytę, nawet zaryzykować, jak jest tak pod kątem. No, ewidentnie jest to niezwykle trudne. A jeszcze trudniejsze jest to, żeby tutaj przebić cały ten pojazd. Jeśli za jego sterami zasiada gracz, który naprawdę ogarnia ten pojazd. Ja nie mówię, że ja takim graczem jestem. Po prostu no wiem mniej więcej, jaka jest taktyka tym
czołgiem, tylko że on ma jeden podstawowy problem. W ogóle tam jest kolejny M103, więc będzie, wiecie, pojedynek dwóch czołgów, o których jest odcinek, więc tak dosyć ciekawie. M103 kontra M103, tylko że ten M103 już bez praktycznie 1/4 albo bardziej 1/5 HP i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Zobaczmy. I właśnie to jest hipotetyczna sytuacja. Nigdy nie ustawiajcie się M103 tak jak ten tutaj gracz, ponieważ no po prostu wasz wróg będzie walił w dolną płytę. Też nigdy nie pokazujcie boku, bo boki są mega miękkie. No generalnie nie bądźcie jak ten gracz i dobrze grajcie M103. Nie wiem, co on w ogóle tutaj zrobił. Aczkolwiek na pewno nic dobrego. No patrząc na to, co tu się w ogóle stanęło. Ale czekajcie, kolejny jedzie. O, Chariotir! Ale to jest super cel. Znaczy nie ten super cel, ten co stworzył Brawl Stars, tylko ten Chariotir. Jest genialnym po prostu celem, V-ka. Nie no, w sumie fajnie, tak. Kolejne czołgi się rozbijają o naszą epicką linię obrony. Proszę bardzo, no właśnie w bitwach realistycznych się trzeba kontować, bo czasami po prostu wróg może nie wiedzieć, gdzie strzelać. No i to jest szczególnie zawsze właśnie groźne dla wroga, jeśli on po prostu nie wie, gdzie strzelać. No patrzcie, ja robię damage, ja Tiger robi fragi. Już poza tym, że nasza drużyna totalnie rozwaliła drugą flankę, a tutaj kolejne czołgi się rozbijają naszą wspaniałą linię obrony. No i zobaczmy jeszcze, czekajcie, nie, bo Wutek już nie żyje, a ja się w ogóle odbiłem od Isa 6. Ja, ale wspaniale, tylko że troszkę coś się tutaj nie powiodło nam z tym taranowaniem, ponieważ no właśnie, M103 może i nie ma jakiejś dobrej mocy na tonę, ale przede wszystkim jest to czołg dosyć lekki. Niezbyt mobilny, ale ważne, że dosyć lekki, a więc no tak nie za bardzo z taranowaniem. Tak w ogóle to właśnie, jeżeli chcecie i szukacie jakiejś bardzo dobrej linii na początek, w sensie po tej do ISA 7, bo wiadomo, na początku się wbija linię do ISA 7, chociaż w sumie ja tego nie polecam, ponieważ ta linia jest mimo wszystko trudna, mimo że tyle osób ją poleca na początek, to jest linia trudna. Jeśli chcecie jakąś fajną linię, która tutaj naprawdę jakoś bez umiejętności specjalnych może odbić dużo, to bardzo polecam tą do ISA 4. A jeśli już macie jako taką wprawę w graniu czołgami ciężkimi, to właśnie mega polecam tą linię tutaj do E5, ponieważ no tutaj mamy naprawdę niewiarygodny pancerz. Znaczy nie mówię, że odbijamy wszystko, ale na pewno odbijamy więcej niż taki IS-3, takim na przykład T-32, który jest w ogóle jednym z najlepiej opancerzonych czołgów na swoim tierze. I no zdecydowanie myślę, że najlepiej opancerzonym czołgiem ciężkim, nie licząc tych wielkich niemieckich molochów typu VK-101P. To jest nawet lepszy pancerz od Tigera drugiego. Tylko no właśnie, ten czołg oprócz pancerza dobrego i oprócz przyzwoitej nawet mobilności, bo szybko się rozpędza, mimo że jest dosyć wolny, to jednak szybko się rozpędza i mobilność można uznać za przyzwoitą, to mimo tego jeszcze ma jedną rzecz, która jest jednocześnie plusem i minusem tego pojazdu. Chodzi tu oczywiście o armatę. No, bijemy za fajne wartości, 515 haeki, 400 apeki, no wiadomo, taka typowa amerykańska fajna 120. O, w ogóle Pantera jedzie i bardzo dobrze. Zaraz już jej nie będzie. Proszę bardzo, no tylko że właśnie, widzieliście teraz, jak ten pocisk poleciał, to jest dramat, właśnie jeśli chodzi o to, że najzwyczajniej w świecie to działo jest tak niecelne, że no trudno nim skutecznie grać, ale da się, jak widzicie, da się, szczególnie na bliskich dystansach, tylko że wiadomo, jest to mega, mega trudne, ale się da, właśnie dlatego ten czołg
jest takim niewiarygodnym niszczycielem w rękach gracza. No może nie tyle doświadczonego, co jak najbardziej potrafiącego umiejętnie zagrać takim M103. No i wiadomo, nie walimy Tigera 2, jak jest skontowany. To jest pierwsza rada, którą mam wam do przekazania. Ale właśnie, można na przykład podpalić takiego T54 i to jest fajne właśnie, że znaczy to jest jednocześnie plus i minus tego pojazdu, że pociski, jakby te pociski przeciwpancerne z tego pojazdu, które są kalibru 120 mm, mają taką samą normalizację jak pociski kalibru 152 mm, co może się wydawać minusem, ale jednocześnie w sumie nie jest takie złe, ponieważ uszkadzamy więcej modułów. No tylko, że tak jak omawiany ostatnio WZ112-2, ten czołg też posiada tą jedną wadę, że mega, mega trudno się nim gra, jeśli nie ma przy nas drużyny. Owszem, wtedy można zrobić więcej uszkodzeń, ponieważ no, ten czołg posiada tą zaletę, że ma penetrację. To jest działo bardzo podobne do tego z T-34 amerykańskiego oraz z T-28 prototypa, a więc to takie naprawdę dobre. Wiecie, o które mi chodzi, to co ma 258 penetracji, czy jakoś tak, a więc przynajmniej penetracja jest zaletą tego czołgu. O, co to, nowe skrzynki do sklepu wleciały? Ło, patrzcie, niemiecka inwazja, ile? 10%, ale jakie drogie te skrzynki są, ale wiadomo, OP pojazdy. No, ale okej, zagramy sobie może jeszcze tym czymś ostatnią bitewkę, taką pożegnalną, bo po niej sprzedaję ten czołg. Bitwa realistyczna, dobra, już się doczytałem, pięknie. I ten Xbox Game Bar mi wyskakuje cały czas. Super. No dobra, mapa fajna, losowanie. No można to potraktować negatywnie, ale moim zdaniem mogło być zdecydowanie gorzej. Bo nie, no wiadomo, nie przepadam za tą mapą M103. Owszem, innymi czołgami z tej linii naprawdę lubiłem tą mapę, ale no niekoniecznie M103, bo wiadomo, to jest czołg z wieloma weakspotami, to jest czołg, którym trzeba mieć naprawdę taką fajną pozycję, gdzie nie odsłania się połowy czołgu. Ale nie trafiłem. Dobra, Godzilla. 3, 2, 1. I pyk. No. A mogłem tyle damage'a zadać. No niestety. Trudno. 3. No nie no. No i ukradli mi Godzilla. Jadpancer S100. E5. Pięknie, proszę państwa. No, z tym działem jest podobnie jak z ruskimi działami, 122 mm, tylko że to jest o 2 mm mniejszy kaliber, ale to żadna różnica. No, że teoretycznie są niecelne w większości sytuacji, ale mimo wszystko są takie momenty, gdzie potrafią naprawdę ciekawie trafić. Dobra, tam jest Jadpancer S100, nim trzeba się zająć. E5 nie jest taka groźna, szczególnie na tej mapie. Nie no, ogólnie piątka nie jest OP wbrew temu, co bardzo wiele osób myśli. Teraz F50M, oj! Troszkę tak mi zlagowało, niestety. I to po trochu grę mi zlagowało, a po trochę miałem laga mózgu totalnego. Okej. No tak, trzeba się zająć tym F50M. Dobra, już się nim nie trzeba zajmować, na spokojnie. Nie no, w sumie M103 jest o tyle fajny, że on potrafi wybaczyć sporo błędów. Wbrew temu, co większość osób o nim sądzi, ten czołg naprawdę potrafi wybaczyć sporo błędów. No niestety, jak Panzer S, to oczywiście fokus na mnie, no bo przecież nie na 268, który byłby fajniejszym celem. Nie, po co? Komu to potrzebne? Dobra, weź już.
jak Panzer S100 ma taką klamkę z tyłu, którą da się go przebić. Wydawało mi się, że tam przejeżdżało te 92E1, ale mogę się mylić. Ej, dobrze, dobrze, 268, dobrze, dobrze kombinujesz. Ale niestety ja trochę gorzej. No i chyba na tym się moja przygoda na nowej przystani skończy, moi drodzy. Przygoda z M103 też. No niestety malutki ułamek sekundy. Jeszcze obejrzymy sobie 268, jak dzielnie stawia czoła M103 oraz T92E1. No 268 naprawdę tutaj mądrze myśli. No okej, nie zobaczymy, co robi 268, bo mnie wywaliło z gry. W takim razie już Wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować tego kanału. Też zostawcie komentarz dla zasięgu na przykład. Pożegnajcie się z moim M103 wspaniałym. W takim razie kończymy program. Tydyn, tydyn.